Koło Pomocy Dzieciom z Niepełną Sprawnością Ruchową zorganizowało spotkanie, na którym poruszano wiele ważnych problemów dotyczących dzieci, które potrzebują pomocy. W dniu 31 maja 1994 roku odbyło się zebranie Koła Dzieci Niepełnosprawnych w Olsztynie. W zebraniu uczestniczyło wiele rodziców. Głównym tematem zebrania było omawianie turnusu rehabilitacyjnego w Obornikach Śląskich, który odbędzie się w dniach od 15 do 28 sierpnia 1994 roku. Na turnus rehabilitacyjny wyjedzie 17 dzieci wraz z opiekunami. Następnym tematem było przygotowanie uroczystego Dnia Dziecka w dniu 12 czerwca bieżącego roku o godzinie 14 w Parku Miejskim. Zostały rozdane losy rodzicom do rozprowadzenia w swych zakładach pracy. W dniu 12 czerwca również będą sprzedawane losy w Parku Miejskim oraz cegiełki. Jak zapewnił przewodniczący koła pan Mieczysław Kała, nagrody są atrakcyjne. Natomiast dzieci zgromadzone w parku czeka wiele ciekawych zabaw oraz słodkie nagrody za wygrane konkurencje. Nie zabraknie również występów artystycznych w wykonaniu rówieśników ze szkół podstawowych. Następnym bardzo ważnym problemem było omówienie remontowanego lokalu, które koło otrzymało od pana Jana Koziołka, burmistrza naszego miasta. Widać było wielkie zaangażowanie wszystkich zebranych. Przewodniczący Koła Dzieci Niepełnosprawnych, pan Mieczysław Kała, jest bardzo zaangażowany przy remoncie lokalu, który wykonuje firma pani Danuty Karcz oraz pan Kuźniak. Przewodniczący koła pragnie, aby lokal nie służył tylko rodzicom dzieci niepełnosprawnych na zebrania. Pragnie, aby w lokalu tym odbywała się rehabilitacja dzieci, które tak bardzo jej potrzebują. Całe to przedsięwzięcie łączy się z dużymi nakładami finansowymi. Rozpoczęcie remontu ułatwiło rozprowadzenie cegiełek na ulicach naszego miasta. Dzieci ze szkoły podstawowej nr 3 w Olsztynie pod opieką pani Ewy Wysockiej ofiarowały swą pomoc.